Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Dziś, moi drodzy, zobaczymy sobie taką oto powtóreczkę. To jest 9 poziomu radziecki pancernik sowiecki Sojuz. Niedawno mogliście oglądać bitewkę z Sinopa na dziewiątkach. Dzisiaj autorem powtórki jest kolega Szalony Korsarz. Jest wylosowany tym razem na topce, czyli najwyższy poziom. To są okręty właśnie poziomu 9, które spotkamy w tej bitwie. Jest też parę 7 i kilka 8. Co możemy powiedzieć ciekawego o tej jednostce, moi drodzy? Tutaj również jak na Sinopie mamy wariant dział 3x3, 406 mm. Tutaj zasięg tych dział na wymaksowanym okręcie wynosi 19,38 km, czyli 19,4. Jak widzicie, tu mamy 17,6, czyli kolega gra na zasięgu stokowym. Natomiast jeżeli chodzi o ilość punktów wytrzymałości, no to w wypadku tej bitwy wynosi to 80 900. A powiem wam, że to również jest kadłub stokowy, ponieważ na tym lepszym kadłubie mamy tych hit pointsów 88 100. Czas przeładowania działu artylerii głównej wynosi 33 sekundy. Jeżeli chodzi o obrót wież o 180 stopni, no to tutaj w stosunku do Sinopa dzieli te dwa okręty przepaść, ponieważ tutaj ten obrót wynosi raptem 30 sekund, więc jest bliski temu, co oferują niektóre krążowniki. Sigma wynosi 1,7, rozrzut działu artylerii głównej 264 metry. Jeżeli chodzi o maksymalne obrażenie zadane pociskiem przeciwpancernym, to przy trafieniu w cytadelę zadajemy obrażenia na poziomie 13250 obrażeń, a prędkość początkowa pocisków jest podobna do tej, którą oferują niektóre pancerniki niemieckie. Chyba Tirpitz i Bismarck mają, mam wrażenie, podobną, ale być może się mylę. To jest 830 metrów na sekundę, więc te pociski dosięgają celu troszeczkę szybciej niż w wypadku na przykład Sinopa, o którego powtórkę niedawno mogliście widzieć. Jeżeli chodzi o czym ja wam jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, o zasięg wykrywalności. No to bazowy taki, bez kamuflażu z kapitana i z ulepszeń, wynosi on, słuchajcie, 16,2 km, jeżeli chodzi o wykrycie z powierzchni wody, natomiast 13,4 km, jeżeli chodzi o wykrycie z powietrza. Maksymalna prędkość tego okrętu to 28 węzłów, więc również nie jest demonem szybkości. Przypomnę, że na przykład na 9 poziomie Missouri czy Iowa rozpędzają się do 33 węzłów. Jean Bart z dopałką potrafi płynąć jeszcze szybciej, natomiast średnica zawracania to jest 950 metrów i czas przestawienia steru to jest 14,9 km. Zmierzają jakieś torpedy w naszym kierunku, jedną chyba dostaniemy, to są torpedy od Jugumo. Przyjęliśmy ponad 15 tysięcy obrażeń, jesteśmy cały czas, jak widzicie, wyspotowani. Szkoda, że kolega nie zdecydował się strzelić do tego Jugumo. Pamiętajmy, że tutaj może grać kapitan tego okrętu na szybszym przeładowaniu torped, więc za chwilę tych torped w naszym kierunku może zmierzać dużo, dużo więcej. No i dla nas, jako dla pancernika, będzie to sytuacja niebezpieczna, ponieważ no nie jest to zbyt manewrowy okręt i będzie trudno się wywinąć. Tak czy owak, my tu gadu-gadu, a tutaj już trzy cytadele wbite, w sumie 56 tysięcy obrażeń, więc wynik, słuchajcie, jak naprawdę, jak najbardziej tutaj już zaczyna wyglądać dobrze. Zapowiada to, iż ten wynik końcowy, finalny, będzie na naprawdę przyzwoitym poziomie. Na razie generalnie bitwa jest dość wyrównana. Przeciwnicy stracili 3 okręty, nasz team stracił 2 okręty, w tym jeden pancernik i niszczyciel, ale niestety dla nas przeciwnik, zobaczcie, przejął tutaj, słuchajcie, wszystkie kapy, wszystkie 3 kapy, i myślę, że to będzie rodziło pewne problemy i to nie rokuje zbyt dobrze na osiągnięcie
sukcesu w tej bitwie. Fiji nam pokazuje burtę, więc no, trudno nie skorzystać z takiej okazji. Jak widzicie, po dymie płynie z maksymalną prędkością, zaczyna w tej chwili troszeczkę manewrować, co pewnie spowoduje, że zbyt wieloma pociskami go nie trafimy. Nawet okazuje się, że nie trafiliśmy go żadnym pociskiem. Leci kolejna salwa, tym razem również jest manewr tego krążownika, ale jedną nadpenetrację dostał i jak się przeładują te wieże frontowe, to za chwileczkę będzie można oddać kolejną salwę do tego brytyjskiego krążownika. Znowu chyba ma ostrzeżenie o nadchodzącym ogniu artyleryjskim, ponieważ znowu wykonał manewr w momencie, gdy żeśmy oddali salwę. No to jest akurat jakby umiejętność kapitana, z której ja na krążownikach korzystam. Nie zawsze, ale w większości przypadków korzystam, ponieważ to jest bardzo przydatna sprawa, jeżeli takie ostrzeżenie o nadchodzącym ogniu otrzymujemy. No wtedy możemy zareagować, zwłaszcza jeżeli akcja ma miejsce na większym dystansie i mamy kilka sekund, zanim te pociski do nas tutaj, słuchajcie, dolecą, więc jest szansa zawsze na to, aby takiej salwy uniknąć. Teraz zobaczcie, blind shot w zasłonę dymną, okręt przeciwnika trafiony dwoma pociskami, to były tylko nadpenetracje, no ale równie dobrze mogło polosować nam, słuchajcie, Cytadele. Gorizia się pojedynkuje z Jugumo na bliskim dystansie. Nie wiem, czy to Jugumo zdążyło wystrzelić torpedy. Ja na razie tych torped tu nie widzę, więc nasz krążownik wyszedł zwycięsko z tego boju. Tam jeszcze podejście pod Fiji robi, zobaczcie, Akizuki. Być może Gorizia się zainteresuje tym okrętem. No i w tym momencie przejmujemy kapa Alfa i prawdopodobnie będziemy przemieszczać się na Bravo, tak aby to Bravo próbować bronić przed przeciwnikiem i próbować tym przeciwnikom, którzy za chwilę tam również będą się przemieszczać, zadawać jak największe obrażenia. Przeciwnicy, jak widzicie, zniszczyli pancernik Gneisenau, który znajdował się na kapie B. Zobaczmy, czy teraz będzie reakcja ze strony Fiji. Nie było reakcji, dlatego dostał dwie cytadele i przyjął jakieś 27 tysięcy obrażeń. Mamy dewastujące uderzenie. Mamy przejęcie kapa wspólnie z sojuszniczym okrętem. No i w tym momencie będziemy mogli się skupić już na chyba jedynym okręcie, który mamy wyspotowany i który jest w zasięgu naszych dział artylerii głównej. To jest Gneisenau. Poszła salwa z naszych dział 406 mm i zobaczymy, czy uda się go trafić w tym momencie. On tam nam niestety zniknął, no ale nic straconego, teraz oddał salwę, już się pokazał, więc po oddaniu salwy przez te 20 sekund powinien być widoczny. Mógł kolega tutaj z tej tylnej wieży oddać salwę, bo obawiam się, że za chwilę nam ten Gneisenau znowu zniknie. Niepotrzebnie chyba czekał na przeładowanie właśnie tych wież dziobowych. Po prostu jak możecie strzelać do przeciwnika, to słuchajcie, strzelajcie, nie zastanawiajcie się, nie czekajcie nie wiadomo ile. Jeżeli jest skontowany tak jak tutaj, no to już w ogóle nie ma się co zastanawiać, chyba że ten okręt zmienia pozycję i się będzie ustawiał jakoś korzystniej, no to wówczas warto czasem chwilę zaczekać. Teraz przebicie i buki tylko za 2,5 tysiąca obrażeń. No i zobaczymy, kogo uda nam się tutaj w okolicy tego kapa B spotkać. Zobaczcie, Tirpitz B nam wypływa, on się w zasadzie zatrzymał. Ja bym spróbował tutaj dociągnąć tą tylną wieżę, zwłaszcza że on się na nas tutaj za bardzo nie patrzy. Teraz zaczyna przyspieszać. Dociągnąłbym tą tylną wieżę po to, aby oddać do niego salwę. Niestety salwa, zobaczcie, niecelna. Mówi się o tych radzieckich okrętach, że one mają cudowną celność, wręcz nieproporcjonalną do tego, co pokazują parametry. No w tym wypadku widzieliście, z 13 km ani jeden pocisk nie trafił w okręt, który ma 200 parę metrów długości, jakim jest Tirpitz, więc nie zawsze losuje tak dobrze, jakby się wydawało, albo jakby się chciało. Dość teraz chaotycznie się tu kolega rozgląda. Co my tu jeszcze mamy? Gneisenau się zatrzymał, poszła do niego chyba salwa, ale taka mam wrażenie,
mogła być niżej i bardziej wśród okręcie. Nieprzycelowana była ta salwa. Teraz dostajemy 5000 obrażeń od Nagato. No to jest dość niebezpieczny przeciwnik z działami 410 mm. Wielu graczy World of Warships ma problem z tym Nagato, w sensie taki, że uważa, iż to Nagato w grze jest za słabe w stosunku do tego, co reprezentowało w rzeczywistości. Uważają, że Nagato powinno być okrętem, który jest, słuchajcie, na poziomie 9. Te jego parametry dotyczące zwłaszcza pancerza powinny być jeszcze lepsze. Teraz w Sojuza wsadzamy kolejną już 6. Cytadelę, także no, patrząc przez to, co fizycznie pływało po morzach i oceanach w trakcie II wojny światowej, no to trudno się z takimi głosami dotyczącymi Nagato jakoś nie zgodzić, ponieważ no, to był jeden z potężniejszych pancerników na morzach i oceanach II wojny światowej. No ale producenci gry tutaj wymyślili sobie to inaczej. Teraz piękna salwa. Oddane nam zostało to losowanie w Tirpica, gdzie nie trafił żaden pocisk. Zadaliśmy z jednej salwy 48 tysięcy obrażeń. Tutaj wpadły aż 3 cytadele, jeżeli chodzi o salwę w to Nagato. No i Nagato, zobaczcie, już się tutaj będzie musiał chować za wyspą, za górką, tak aby nie przyjmować tutaj kolejnych obrażeń. Kappa mamy zblokowanego, blokuje go Musashi, blokuje go kolega Korsarz i zobaczymy, jak to dalej się tutaj rozwinie, bo taki impas nastąpił, zobaczcie, w tej bitwie. Teraz mam wrażenie, że delikatnie się tutaj Tirpitz będzie próbował wychylić. Nie wypłynie do nas totalnie burtą, raczej będzie starał się być skontowane, no ale 406 tutaj powinny zadawać obrażenia nawet od dziobu, jeżeli gdzieś tam będą dobrze wystrzelone. Tych obrażeń tutaj wpadło, zobaczcie, całkiem sporo. No, ja bym się tutaj obawiał torped ze strony przede wszystkim tego Tirpica, więc zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało. Teraz wypływa nam radziecki pancernik, tu myślę, że powinny jakieś cytadele wpaść. Niestety nie wpadły, tylko jedna penetracja, ale teraz za to polosowało 3 cytadele warte 31 tysięcy obrażeń, więc z tej rufowej wieży tutaj polosowało nieszczęśliwie, ale zaraz te dziobowe wieże nam sytuację zmieniły i poprawiły. My jesteśmy stosunkowo bezpieczni, jeżeli chodzi o ewentualne torpedy. Truchło radzieckiego okrętu nas tutaj zasłania przed tymi torpedami potencjalnie wystrzelonymi z Kijowa, więc ten Kijów musiał tymi torpedami strzelać w Musashi. Zobaczymy, ile tych torped Musashi tutaj przyjmie. No a my będziemy mieli okazję strzelić tym razem do krążownika, bo tutaj wyłania się troszeczkę Goricja, przy czym ona, jak widzicie, odkręca dużo tych torped, chyba Nagato. Nie Nagato, tylko Musashi zjadło, bardzo mało HP mu zostało, więc prawdopodobnie ten pancernik za chwileczkę zostanie rozstrzelany przez inne jednostki. Jest ustawiony burtą do Nagato, tak jak powiedziałem, Nagato ma naprawdę bardzo dobre działa, które potrafią pozytywnie jakby zaskoczyć. Wieże tutaj powinny nadążyć, bo ja to co mówiłem, te wieże się kręcą 30 sekund, to nie jest to, co oferuje nam Sinop, jeżeli chodzi o wieże artylerii głównej, więc powinniśmy tutaj mieć szansę na oddanie salwy, ale mamy bardzo mało HP i się troszeczkę obawiam tego, czy jeszcze tutaj uda nam się z tych frontowych wież strzelić. Byłoby fajnie, bo trochę jeszcze obrażeń mogłoby wpaść. Zobaczmy, jak ta sytuacja będzie wyglądała. No, jeszcze 17 tysięcy, w poprzedniej salwie było 13, także dociągnęliśmy tutaj troszeczkę z tymi obrażeniami, ale niestety zostaliśmy zatopieni i ta bitwa jest przegrana, więc nie będę Wam już pokazywał tutaj, co się będzie działo w jej dalszej części. Zapraszam Was na podsumowanie bitwy. Podsumowanie bitewki wygląda w ten sposób. Mamy tutaj 246 tysięcy
obrażeń, zarobek brutto wyniósł 578 tysięcy sreberka, 48 trafień, 2 fragi, duży kaliber, dewastujące uderzenie, aż 12 cytadel udało się wbić, także tutaj bardzo ładnie losowało te cytadele, szczególnie w tych salwach, gdzie one wpadały po 3 sztuki. 1574 expa bazowego na bitwie przegranej, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Szalony korsarz tutaj się popisał naprawdę dość umiejętną, myślę, grą, przede wszystkim umiejętnym celowaniem. Zobaczcie, sowiecki Sojuz dostał prawie 50 tysięcy obrażeń, Tirpitz prawie 50 tysięcy obrażeń, Nagato blisko 50 tysięcy obrażeń, Iowa ponad 50 tysięcy, no i Fiji został również ładnie wypompowany, zwłaszcza w momencie, gdy się nam tam później pokazał. Zarobek netto w tejże bitwie wyniósł 385 tysięcy z kontem premium, moi drodzy. No i tutaj wszystkie w zasadzie obrażenia praktycznie zostały zadane przez działa artylerii głównej. Z tej artylerii dodatkowej kilka pocisków trafiło przeciwnika, jednak nie zadały one obrażeń, natomiast wywołały dwa pożary, w wyniku których mamy 6000 blisko zadanych obrażeń. To tyle w tej powtórce. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Zapraszam na kolejne i mówię Wam do usłyszenia.